Szczęśliwy, kto sobie patrona Józefa ma za opiekuna, niechaj się niczego nie boi, bo święty Józef przy nim stoi, nie zginie. Niechaj się niczego nie boi, bo święty Józef przy nim stoi, nie zginie. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje ponadczasowe książki i dzieła duchowości chrześcijańskiej. Ksiądz Hardy Schilgen, Nazaret. Wybrała i opracowała Twoja siostra w Chrystusie. Przyjacielu, oddajemy Ci dziełko niezwykle pomocne w dzisiejszym świecie, bo z czego masz czerpać wzorzec swojego życia, jeśli nie ze świętej rodziny z Nazaretu? O łaskę wypełnienia woli Bożej i naśladowania świętej rodziny proszę Pana Boga przez stawiennictwo niepokalanej i świętej rodziny dla Ciebie, wydawcy. Prawdopodobnie też i wówczas, podobnie jak dziś przy tego rodzaju okolicznościach, kupcy jerozolimscy wystawiali na pokaz najróżniejsze towary, które nęciły oczy przechodniów. Jezus niejednokrotnie musiał zwracać uwagę na przedmioty, które by się były przydały w domu nazaretańskim, a których z braku pieniędzy musiał sobie odmawiać. Była to wola Ojca. Jezus zaś korzył się przed nią bez szemrania. Co więcej, nie korzystał też ze swych zdolności i wiedzy, aby zdobyć majątek. Mógł przecież zaproponować świętemu Józefowi: pozostaw mi tylko swobodę działania, a urządzę ci pierwszorzędny warsztat napędzany prądem elektrycznym. Założymy światowe przedsiębiorstwo, a potem zbudujemy jeszcze prześliczną willę, urządzoną z pełnym komfortem i z największym przepychem. Jezusowi znane były przecież wszelkie możliwe przyszłe wynalazki, przy pomocy których mógł w mgnieniu oka dojść do majątku. Nie było to jednak zgodne z wolą Ojca, zatem Syn Boży pozostał ubogi i w pocie czoła zarabiał na chleb powszedni. Dobrowolne ubóstwo Jezusowe, obrane według woli Ojca i z miłości ku nam, poucza nas wymownie o marności bogactw tego świata. Jezusowi zależało na nich tak mało, że ani przez chwilę nie myślał o ich zdobyciu, choć to mógł uczynić z największą łatwością. Gdyby tylko zechciał, na jedno Jego słowo wyrósłby spod ziemi najwspanialszy pałac. W czasie swej działalności publicznej z naciskiem przestrzegał będzie przed niebezpieczeństwami połączonymi z bogactwem, wysławiając natomiast ubogich w duchu. Teraz zaś wymowniej jeszcze niż w słowach uczy nas przykładem, że nie należy przeceniać dostatków ziemskich, chełpić się z ich posiadania, ani też szemrać, jeśli nam ich Bóg odmówi. Że nadto należy za Jego przykładem umieć się ich wyrzec, jeśli się Ojcu spodoba nam je odebrać. Wszelkie dobra doczesne powinny przecież służyć nam tylko jako środek do spełnienia naszego zadania na ziemi. To jest jedyne ich przeznaczenie. O ile potrzebne nam są w tym celu, mamy prawo, a nawet obowiązek starać się o nie.
Zawsze jednak powinniśmy je uważać jedynie za środek do celu, nigdy zaś za cel życia.
ustanowił go panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyś mi oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Akt poświęcenia się świętemu Józefowi. Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi, najdroższy memu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twojej opiece, Boży Syn i Jego przeczysta Matka. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, opiekuna, obrońcę i przewodnika mej duszy. O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich. Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy krzyż, który mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej. O najdroższy święty Józefie, bądź piastunem mej duszy, odkupionej krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś dzieciątka Jezus, a ja przyrzekam Ci wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym wstawiennictwem będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą ojcowską opiekę. Amen. Obranie świętego Józefa za patrona. Święty Józefie, dziewiczy Ojcze i żywicielu naszego Boga, Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, przeczysty oblubieńcze, błogosławionej dziewicy Maryi, oddaję się pod Twoją opiekę i obieram Cię za mego szczególnego patrona i orędownika przed obliczem Boga. Mężu sprawiedliwy i wielce roztropny, Tobie Bóg oddał w ojcowską opiekę swego Syna, abyś nim kierował według Jego upodobania. Bądź moim stróżem i obrońcą. Naucz mnie nabożnie czcić błogosławioną Maryję jako Bożą Rodzicielkę. Rozpal moje serce dziecięcą miłością i niezachwianą ufnością ku niej. Wyjednaj mi doskonałe zjednoczenie z Jezusem Chrystusem, aby On żył we mnie, a ja w Nim. Niech z Twoją pomocą wiernie wypełniam wszystkie moje obowiązki. Strzeż mnie w każdym niebezpieczeństwie. Wspomagaj w walce z pokusami. Zapalaj gorliwością o świętość i zbawienie moje i wszystkich ludzi. Miej mnie w swojej opiece, szczególnie w godzinie śmierci, i wprowadź do chwały Jezusa Chrystusa, abym Go razem z Tobą chwalił na wieki. Amen. Modlitwa do świętego Józefa. Witaj, Józefie, mężu sprawiedliwy, przeczysty oblubieńcze Maryi i Ojcze Dawidowy Mesjasza. Jesteś błogosławiony wśród ludzi i błogosławiony jest Syn Boży, który został Tobie powierzony, Jezus. Święty Józefie, patronie Kościoła Powszechnego, strzeż naszych rodzin w pokoju,
i Bożej łasce i dopomóż nam w godzinie śmierci naszej. Amen. Do Ciebie, święty Józefie, do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli, wezwawszy pomocy Twej najświętszej oblubienicy, z ufnością błagamy również o Twoją opiekę, przez miłość, która Cię łączyła z niepokalaną dziewicą, Bogu Rodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus. Pokornie błagamy, wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem. Dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu Bożej rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak i teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen. Wezwania. O chwalebny oblubieńcze Maryi i patriarchu Dawidowy, przez Twoje doskonałe posłuszeństwo Bogu, zmiłuj się nade mną. Przez Twoje święte życie, pełne cnót i zasług, wysłuchaj mnie. Przez Twoje najsłodsze imię, dopomóż mi. Przez Twe najłaskawsze serce, bądź przy mnie. Przez Twoje najświętsze łzy, pociesz mnie. Przez Twoje boleści, zmiłuj się nad moim cierpieniem. Przez Twoje radości, pociesz moje serce. Święty Józefie, usłysz mnie. Święty Józefie, wysłuchaj mnie. Święty Józefie, zmiłuj się nade mną. Od wszelkiej szkody ciała i duszy uchroń mnie. Od wszelkich niebezpieczeństw i wypadków wybaw mnie. Dopomóż mi przez Twe przemożne wstawiennictwo i przez Twą łaskawość wyjednaj mi u Pana wszystko, co jest mi potrzebne, a szczególnie proszę Cię o łaskę, której teraz najbardziej potrzebuję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Iście precz, marności światowe, boście mnie zagubić gotowe. Już ja mam na wszystko słodszego Józefa, opiekuna swego przy sobie. Już ja mam na wszystko słodszego Józefa, opiekuna swego przy sobie.